Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was w kolejnym tygodniu. To pierwsze nagranie w listopadzie, i też w związku z tym, że tydzień temu był taki weekend, powiedziałabym przełomowy, październik-listopad, to nie nagrywałam filmiku, bo stwierdziłam, że to jest taki czas, kiedy i tak mamy w głowie trochę inne myśli, trochę inne rzeczy nas przyciągają i czemu innemu chcemy poświęcić czas. W związku z czym takiego filmu nie przygotowywałam. Natomiast to, o czym chcę opowiedzieć Wam dzisiaj, ma w pewnym sensie związek z tym, że no właśnie na wszystkich świętych pojechałam do swojego rodzinnego ląborka. I można powiedzieć, że nic się nie dzieje przypadkiem, bo yy, mając trochę więcej czasu, stwierdziłam, że zrobię trochę porządków na telefonie. I często mi się zdarza coś takiego, że na przykład jakiś wątek yy, na różnych. Powiedzmy, gdańskich stronach, ale też nie tylko. Czasami mnie coś zainteresuje yy, i po prostu zrobię takiego screena, albo otworzę sobie jakąś kartę w przeglądarce i nie mam czasu w danym momencie się na przykład w to wczytać, ale wracam do tego po jakimś czasie. No i właśnie robiąc te porządki na telefonie natknęłam się na pewnego patrona tramwaju. Patrona tramwaju, który został tym patronem w tym roku, bodajże w lutym i yy, 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 Teraz patronuję tramwajowi y, numer 1071 i w sumie otworzyłam jakby jego biografię na Gedanopedii i zobaczyłam, że jakby ma to jeszcze więcej wspólnego z tym, że mm, byłam akurat teraz w domu, bo ów jego Urodził się w Brzeźnie Lęborskim, więc jest to jakieś pewnie kilkanaście kilometrów od Lęborka na północny wschód. Więc, więc można powiedzieć, że nie dość, że właśnie byłam w tamtych stronach, to na dodatek teraz korci, korciło mnie, żeby właśnie nagrać o nim swoją pogadankę. I może to jest ten etap, że powinnam Wam go przedstawić. <grych> I jest to Herman Kuling. I być może część z Was słyszała o tym nazwisku, może widzieliście już tramwaj jego imienia, a może jest to dla Was postać zupełnie nowa i chciałabym dzisiaj w paru zdaniach o nim opowiedzieć, bazując głównie na tym wpisie z Gedanopedii, jednak. No, i to jest postać, która, jak powiedziałam, urodziła się w Brzeźnie Lęborskim w XIX wieku, w 1859 roku. Ale można powiedzieć, że jego związki z Brzeźnem, choć już nie Lęborskim, poszły, że tak powiem, dalej, bo on w późniejszym okresie był związany z Brzeźnem, ale tym gdańskim i też tutaj zmarł w 1922 roku. I można by się zastanawiać, dlaczego on właśnie został patronem tramwaju. Ja w ogóle uwielbiam tę ideę, jeżeli oglądacie mnie jakoś już dłużej, to pewnie o tym wiecie. I zawsze mnie fascynuje, kto dostaje taki patronat nad tramwajem i kim ta osoba była, lubię poznawać te życiorysy, w ten sposób można się dużo smaczków z takiej historii gdańskiej też dowiedzieć, więc mega popieram tę ideę i ekscytuję się każdym nowym patronem, więc tych screenów w ostatnim czasie szczególnie mam na telefonie bardzo dużo. I jeszcze, jeszcze mam do nadrobienia na pewno tych patronów, którzy teraz poprzybywali. I zawsze, jak jadą tramwaje, to patrzę, czy ma patrona, i czy jakiegoś, którego znam, i wtedy próbuję sobie przypomnieć, kim była ta postać. Albo jeżeli jest to postać dla mnie nowa, to próbuję sobie na przykład zapisać albo zrobić zdjęcie, żeby to nazwisko zapamiętać i potem w jakimś luźniejszym momencie je sprawdzić. Więc taki kolejny mój gdański fiś. No, i właśnie, jakie były jego związki z Gdańskiem. Początkowo, przynajmniej tak zakładam, że początkowo, bo nie ma żadnych, przynajmniej na Gedenopedii, takich informacji, co się z nim działo w tak zwanym międzyczasie. Ale pierwsza informacja dotyczy tego, że był pomocnikiem Kowala w, w Gdańsku. Był pomocnikiem Kowala, już w takich późniejszych latach, można powiedzieć, na parę lat przed śmiercią, był też radnym. Był też posiadaczem cegielni. Ale chciałabym tutaj skupić się na tych związkach z Brzeźnem, i jest to również dla mnie bliski temat, więc kiedy poznałam jego historię, to tym bardziej mnie zainteresowała. Ja ogólnie bardzo lubię Brzeźno i mam tam swoje różne sentymentalne miejsca, i są obiekty, które budzą moje szczególne zainteresowanie. I można powiedzieć, że większość tych obiektów jest. Właśnie z nim jakoś związana. Więc Herman Kuling on był właścicielem kurortu. Na pewno kojarzycie, że w Brzeźnie jest dom zdrojowy. Teraz w ogóle jest bardzo głośno na ten temat, bo jakby zakończyła się ta zewnętrzna rewitalizacja i niedługo będą pewnie dni otwarte. Więc, więc ja też bardzo na to czekam i, i nie mogę się doczekać, jaki będzie efekt końcowy. No, i właśnie on był właścicielem kurortu od lat 80. XIX wieku. I można powiedzieć, że tak naprawdę był właścicielem trochę takim ziemskim, bo jakby oprócz e, samych zabudowań, to jeszcze wchodził w to park zdrojowy, e, i z tego co udało mi się wyczytać, to było to 36 hektarów, więc e, jeszcze więcej niż e, na przykład Góra Gradowa, która zawsze mi się wydaje takim w sumie sporym obszarem, który ma dużo zakamarków, e, a e, ona ma 20-21, więc e, tutaj jakby był to jeszcze większy teren również z dużą połacią zieleni, więc to jest dla mnie coś bardzo cennego. No i też to powiązanie jakby z górą gradową nie jest teraz w moim, w moim tutaj, w mojej narracji przypadkowe, bo właśnie Hevelianum, które zawiaduje górą gradową, można powiedzieć, że to ono właśnie jakby teraz będę zawiadywać tym domem zdrojowym, który został odrestaurowany, a został odrestaurowany z tego co mi wiadomo według jakby jego wyglądu z 1893 roku, czyli to są właśnie czasy Kulinga. Bo on już wcześniej był właścicielem i prężnie się to wszystko rozwijało, ale był pożar w 1892 roku. Na szczęście udało się pozyskać kredyt na odbudowę, która zaszła bardzo szybko i właśnie w 93 roku obiekt został już odbudowany. I, I właśnie z tego co wiem, to rewitalizacja obecna nawiązuje właśnie do tej formy. Więc to też jest dla mnie temat bardzo bliski. No i można powiedzieć, że on, jako przedsiębiorca, był faktycznie taki: może no, miał łeb na karku, bo chociażby stworzył trasę tramwajów konnych od stacji kolejowej w Brzeźnie właśnie do kurortu, więc w ten sposób zadbał, żeby do niego można było dotrzeć. To jest w ogóle super. Przejazd z tego, co jest napisane na gadenopadii kosztował 5 penigów. Mi osobiście jest trudno się odnieść obecnie, czy to było dużo, czy mało za taki przejazd. No ale trasa obejmowała 1100 metrów. Nam się może to z dzisiejszej perspektywy wydaje mało i pewnie mm, no nie no dla mnie to ja bym nie wsiadała już w tramwaj, jakbym miała przejść taki dystans, ale y, wiem, że jakby mm, kiedyś ten świat wydawał się jakby inny rozmiarowo, nie wiem jak to powiedzieć, bo w sumie teraz się zastanawiam, czy bardziej większy, czy mniejszy. Nam się świat chyba wydaje mniejszy, bo jesteśmy w stanie pokonywać większe dystanse przy użyciu różnych środków lokomocji. Ale wtedy faktycznie te odległości może były postrzegane przez ludzi inaczej. Więc to też jest zastanawiające. Można się tak cofnąć trochę w czasie i spróbować wejść w myślenie takiego człowieka sprzed powiedzmy 100-150 lat. Więc to też jest ciekawe, jak teraz o tym myślę. W każdym razie też trzeba pamiętać, że często do takich kurortów przyjeżdżali nie tacy zwykli turyści, ale też ludzie, którzy zmagali się z różnymi chorobami. Więc być może dla nich takie 1100 metrów to by było dużo. Ale to pozostawiam do przemyślenia. Wam każdy może mieć inny ogląd na te kwestie. Natomiast jeszcze jeden obiekt, który jest w Brzeźnie i jest związany właśnie z Kulingiem, to jest obecnie obiekt zajmowany przez środowiskowy dom samopomocy Sternicza. I mieści się właśnie przy obecnej ulicy Sterniczej 2. Natomiast... Ta dawna willa, zwana Willą pod Cisem, była miejscem, w którym Kulink mieszkał razem ze swoją żoną Olgą. I to też jest bardzo ciekawe, bo z tego, co wyczytałam, to dawniej ta ulica nazywała się Kurzstrasse i on zajmował lokum pod numerem 1. Jednocześnie, kiedy czyta się o tej willi, która obecnie ma adres numer 2, to mamy informację, że to jest willa, w której on zamieszkiwał. Więc to jest ciekawe, że nie tylko nazwa ulicy się zmieniła, ale także tutaj w tym kontekście numeracja. Więc, więc to jest dla mnie arty ciekawe. I tutaj w tym kontekście chciałabym jeszcze jeden wątek poruszyć, bo właśnie ta zmiana nazwy, ona nie nastąpiła tylko w momencie, jakby zakończenia działań wojennych i teren, gdy te tereny stały się polskie, ale jakby również po śmierci kulinga. W 1922 roku przemianowano tę ulicę z Strase na Strasę, więc Kuling miał swoją własną ulicę. Teraz ma swój własny tramwaj. I z jednej strony, jak najbardziej rozumiem, że w momencie, kiedy ziemie stają się polskie, my chcemy mieć polskie nazwy. A jednocześnie myślę sobie, że jakby niektórzy ludzie, którzy byli tutaj w czasach dla nas już historycznych, to oni wcale jakby niezależni od narodowości, jakby my im wiele zawdzięczamy. I tutaj jakby czasami sobie myślę, że może warto być ponad tymi podziałami. I trochę szkoda, że cooling został w ten sposób jakby zapomniany. I tym bardziej się cieszę, że w kontekście patronatu tramwaju zostało jego nazwisko znowu przywołane. I dlatego chciałam wam o nim dzisiaj opowiedzieć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem.